W czwartek na polanie na granicy gmin Radoszyce i Łopuszno w bardzo radosnych okolicznościach podpisano umowę na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej 728. Chodzi o nawet około 70 milionów złotych. Umowę zawarto pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich a firmą, która wygrała przetarg, gigantem w tej dziedzinie, słynnym przedsiębiorstwem Strabag. Będziemy wykonywać tutaj inwestycje drogi wojewódzkiej 728 w ramach projektu Formułę zaprojektuj i buduj. Na projekt mamy do wykonania 16 km, w tym ponad 2 km obwodnicy Czałczyna. Jest to kompletna przebudowa tej drogi do kategorii ruchu KR4, razem z przebudową mostu, budową kładki dla pieszych. Mamy nadzieję, że realizacja będzie przebiegać w sposób taki, aby mieszkańcom jak najmniej utrudnić dostępu do tej drogi. Prace projektowe zaczynamy w tym roku. Koniec prac projektowych będzie na jesieni następnego roku i wtedy będziemy mogli zacząć realną przebudowę tego odcinka. Ta inwestycja to wielka ulga dla mieszkańców miejscowości znajdujących się przy drodze wojewódzkiej 728, a zarazem strategiczny projekt dla całego województwa świętokrzyskiego. 728 Jędrzejów w kierunku Końskich przez gminę Łopuszno, Radoszyce. To droga, która troszkę gdzieś tam w tej polityce województwa w ostatnich latach była na dalszym planie, a w tym wypadku z uwagi też na skalę inwestycji, bo wraz z wykupem gruntów to jest 73 miliony złotych, wreszcie przyszedł moment, kiedy mogliśmy to umieścić w tym wykazie najważniejszych inwestycji drogowych i zafinansować. Bez środków unijnych było bardzo trudne. Byłoby trudne, bo inwestycja warta jest na pewno ponad 65 milionów złotych, a być może nawet ponad 70. Około 85% tej kwoty finansuje Unia Europejska, a pozostałe pieniądze dorzuca województwo. Natomiast niemal 500 000 złotych na opracowanie dokumentacji wydały dwie zainteresowane gminy – Łopuszno i Radoszyce. To właśnie ich włodarze byli w środę najbardziej szczęśliwymi ludźmi w pobliżu drogi wojewódzkiej 728. Oczywiście radosna, historyczna i wyczekiwana, długo wyczekiwana, szanowni państwo, ze względu na to, że to jest jeden ciąg bardzo niebezpiecznej drogi, bo nie dość, że ruch mamy intensywny, to ruch samochodów ciężkich. Z cementowni Małogoszcz przemieszczają się tutaj setki samochodów dziennie i w związku z tym wyczekiwana inwestycja. Inwestycja przyspieszyła w grudniu 2016 roku, gdy nasza gmina wspólnie z gminą Łopuszno przekazała na ręce pana marszałka dokumentację koncepcyjną tej drogi i decyzje środowiskowe. Nas jako gminę Radoszyce kosztowało to ponad 220 tysięcy. Ja się bardzo cieszę, że ta droga będzie wykonywana. To jest droga, która zapewni bezpieczeństwo naszym mieszkańcom. Nie tylko będzie chodnik, ale również ścieżka rowerowa. Będzie połączenie z naszą trasą rowerową z ściany wschodniej i w związku z tym do gminy Łopuszno będzie można dojechać już rowerem. Będziemy oczywiście mieli wykonane rondo w Radoszycach. Obok ronda będzie parking zlokalizowany razem z wagą pomiarową, jeśli chodzi o ruch ciężki. My cieszymy się bardzo, że marszałek województwa pan Adam Jarubas jednak przychylnym okiem spojrzał na potrzeby mieszkańców obu gmin. I ta inwestycja będzie realizowana. Jest bardzo ważna, ponieważ po pierwsze duży ruch i po drugie ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, to inwestycja jest dla gminy Łopuszno szczególnie ważna, bo mamy pod kątem prostym w Czałczynie zakręt. Pod kątem prostym, więc teraz będzie budowana obwodnica Czałczyna, gdzie ten odcinek zostanie wyprostowany. Mieszkańcy są przeszczęśliwi. My tu dzisiaj nie ukrywamy ogromnej radości, stąd ten uśmiech na twarzy i naprawdę ogromne szczęście i słowa uznania i podziękowania dla marszałka województwa, dla pani Agaty Binkowskiej, która starała się bardzo o tą inwestycję. Także ja z całego serca w imieniu mieszkańców gorąco dziękuję. Gmina Łopuszno zabiegała chyba od dziadków, począwszy, bo trzeba cofnąć się 30 lat do tyłu.
więc ta inwestycja faktycznie była upragniona, oczekiwana od 30 lat. Naprawdę, aż trudno uwierzyć. To dobrze, że i to taka ostatnia droga, która rzeczywiście i nawierzchnię miała złom i no, słychać ten ruch. Więc naprawdę jest powód do dumy. Dla nas to historyczna chwila, dla nas to jest ogromne wydarzenie. W środę z okazji podpisania umowy na pograniczu dwóch gmin pojawili się też inni samorządowcy. Wicemarszałek województwa Jan Maćkowiak, starosta konecki Bogdan Soboń i członkini zarządu powiatu koneckiego Dorota Duda. Młodzież z obu gmin zaprezentowała krótki program artystyczny, a gospodynie przygotowały przepyszne pierogi, bigos oraz grochówkę. Sama droga ma być oddana do użytku w październiku 2020 roku.